Wspomnieliśmy przez moment o wyłączaniu wszystkich mediów, czyli odcinaniu gazu przede wszystkim, odcinaniu prądu. Pamiętajmy właśnie jednak, że napięcie na dachu w dalszym ciągu pozostaje, ale wróćmy do tematu informacji dla was, że jest fotowoltaika. Nie mówię tutaj już w tym momencie o poinformowaniu was przez telefon, jak dzwoni poszkodowany czy dzwoni wasze centrum informacji, tak, bo pewnie tak, dostajecie tak. z tego sygnały. Mam już na myśli tutaj informowanie was tych konkretnych strażaków, którzy przyjeżdżają na miejsce, specjalnym oznakowaniem informującym o tym, że w budynku znajduje się fotowoltaika. Mamy takie naklejki oczywiście w swoich zbiorach i należy oklejać nimi rozdzielnice, główne wyłączniki prądu i tak dalej. Z informacją dla strażaków, że budynek posiada zasilanie tak naprawdę obustronne. No i... Ale, Mirku, jak już jesteśmy przy tym temacie. Właśnie. Zauważyliście kiedyś w budynkach? Yy, jest tego mało, yy, ale właśnie wydaje mi się, że jeżeli przyjeżdża rzetelna osoba, rzetelna firma, to od A do Z zrobi to po profes profesjonalnie. Yy, no i tak jak wspomniałeś, wyłączając prąd yy, przy rozdzielnicy głównej, strażak wyłączający prąd widzi naklejkę i podaje dowódcy. Yy, że znajduje się taka instalacja na obiekcie, nawet jeśli jej na przykład rzekomo nie widać, albo jest, nie zdążyliśmy jeszcze zobaczyć, tak, więc jak najbardziej pochwalam i, i wiem, że to jest bardzo przydatne, więc a im więcej tych naklejek, tak naprawdę nikomu to nie zaszkodzi.